wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam temat grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Myślę, że wszyscy dobrze znamy, co to są za grzechy i w jakiś sposób Kościół przez wieki w katalogu przedstawił je wszystkim wiernym. Jednak co jest istotą tych grzechów? Dlaczego słyszymy, że wszystkie grzechy będą człowiekowi odpuszczone z wyjątkiem tych? Problem polega na tym, że człowiek, który popełnia grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, sam zatrzymuje możliwość przebaczenia Panu Bogu. Ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że podstawą wyjścia z grzechów, podstawą korzystania z Bożego miłosierdzia jest gorące pragnienie nawrócenia człowieka, czyli chęć przemiany swojego życia. Ci, którzy natomiast stykają się z grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, chcą żyć po swojemu. Z jednej strony chcieliby być wobec Pana Boga w porządku, chcieliby, aby wszystko im wybaczał, ale z drugiej strony nie dopuszczają tej możliwości, ponieważ sami nie chcą zmienić swojego serca ani swojego postępowania. Dlatego w tej Ewangelii Jezus, rozprawiając się z uczonymi, podkreśla, że w ich życiu nic nie zmieni się, dopóki nie pozwolą swojemu sercu przekonać się do Ewangelii, przekonać się do miłości Bożej, która, pozbawiając grzechu człowieka, oddaje mu utraconą przez ten grzech wolność, aby mógł żyć w przyjaźni z Chrystusem, ale co najważniejsze, by mógł być szczęśliwy. Niestety dużo osób dziś nie chce rezygnować z grzechu, bo uważają, że stracą coś bardzo dobrego, przyjemnego, co w jakiś sposób być może też stanowiło sens ich życia. Podążając za Jezusem jednak, możemy dostrzec, że dla tych, którzy wybierają drogę nawrócenia, Pan Bóg przygotował o wiele większe rzeczy. Królestwo wewnętrznie skłócone to kolejny temat, którego Jezus używa, żeby uzmysłowić, jak bardzo niebezpieczne jest grzeszenie przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to nic innego jak niepogodzenie świata wewnętrznych swoich przeżyć, emocji, uczuć z postawami zewnętrznymi, które wyrażamy. Bardzo często jest tak, że ktoś w swoim sercu mówi: Panie Boże, kocham Cię, jesteś dla mnie absolutnie najważniejszy. A z drugiej strony, kiedy przychodzi zdarzenie z rzeczywistością, zaczyna grzeszyć z premedytacją. Wedle grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, powiemy, zuchwale grzeszy w nadziei Bożego miłosierdzia. Dalej Jezus używa tematu skłóconego domu. I myślę, że ten obraz jest chyba najbardziej przemawiający, ponieważ wiemy, co dzieje się, kiedy w domu panuje atmosfera kłótni, kiedy nie ma atmosfery wzajemnej życzliwości. To dom, do którego nie chce się człowiekowi wracać, z którego ucieka. Dom, który w pewnym sensie zaczyna się walić. Rodzina zaczyna się rozpadać. Ale zawsze na samym początku jest kłótnia i brak pogodzenia. Dlatego Jezus zaprasza nas, aby raz na zawsze zadać temu koniec w naszym życiu. Abyśmy, opowiadając się za przyjęciem Jezusa, przyjęli także w darze Jego pokój, który buduje być może to, co do tej pory w naszym życiu runęło w gruzach. Jezus zadaje pytanie, którzy jest moją matką, którzy są moimi braćmi? To bardzo ciekawe. Czyżby Jezus nie interesował się swoją najbliższą rodziną? To zupełnie coś innego. W tym wydarzeniu chcę pokazać, że każdy z nas otrzymuje niepowtarzalne zaproszenie do tego, żeby wejść do Bożej rodziny. Spełnianie woli Bożej, przyjęcie Ducha Świętego, a także wyrzeczenie się wszelkiego zła, wyrzeczenie się każdego grzechu, jest równoznaczne z wejściem do Bożej rodziny. To przedsmak tego, co czeka nas po śmierci. Bo przecież kiedy udamy się do tego miejsca, o którym każdy z nas marzy, do którego zmierza, czyli do nieba, tam będziemy żyć jak jedna wielka rodzina. Jezus sam w innym miejscu Ewangelii mówi, że po śmierci nie będziemy ani żenić się, ani za mąż wychodzić, będziemy jak aniołowie w niebie. Czyli będziemy jedną Bożą rodziną.
Dzisiaj stawia przed nami Chrystus to zaproszenie. Jest ono darmowe. Z jednej strony chce okazać swoje miłosierdzie każdemu człowiekowi. Chce dać możliwość zamknięcia za sobą drzwi przeszłości i zerwania z grzechem. A z drugiej strony chce otworzyć drzwi przyszłości, czyli nowego życia. A zatem, czy naprawdę jestem zainteresowany tym, żeby wejść do Bożej rodziny i poprzez życie na ziemi kontynuować to w niebie? Byśmy mogli dołączyć do tej Bożej rodziny już teraz na ziemi, a tak, żebyśmy mogli spotkać się w niebie. Niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.